Myślę, że wiele się zmieniło w ciągu ostatnich 25 lat, jeśli chodzi o społeczeństwo obywatelskie w Polsce. Natomiast cały czas borykamy się z wieloma deficytami, czyli rzeczami, których brakuje przede wszystkim, to na przykład taka czysta filantropia, brak zrozumienia tego, czym jest na przykład 1% do końca, tak? Czyli ludzie nie rozumieją tego, że przekazują 1%. Wydaje mi się, że przekazując 1%, na przykład przekazują swoje środki finansowe, tak jak wyciągali je z portfela, a z drugiej strony czują się wtedy usprawiedliwieni tym, że nie muszą darować organizacjom pozarządowym, wspierać ich w żaden inny sposób. Ale z drugiej strony społeczeństwo jest coraz bardziej otwarte i widzimy procesy partycypacyjne, tak? Czyli w pewnym momencie okazuje się, że władze rozumieją, że warto konsultować, warto rozmawiać z obywatelami, a obywatele, mieszkańcy miast włączają się w tego typu działania i procesy, co jest niezmiernie ważne i ciekawe. Co prawda te grupy są na razie niewielkie, ale wydaje mi się, że to jest doskonały kierunek, w którym zmierzamy.